Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego naprawdę dawno, dawno, dawno nie było, czyli Mroczna strona jeździectwa. Ja osobiście bardzo lubię tę serię, bo mogę trochę bardziej pozbierać wiedzę, którą mam, uzupełnić ją o jakieś nowe informacje, a dodatkowo podzielić się tą całą wiedzą z wami, więc jest to naprawdę niesamowicie fajne dla mnie i cieszę się, że coś takiego wyszło i że to oglądacie. No więc po tych wszystkich vlogach, śmiesznych filmikach i innych tego typu akcjach postanowiłam trochę stonować delikatnie na jeden tydzień i zrobić właśnie Mroczną stronę jeździectwa. A o czym dzisiaj będzie? O pastwiskowaniu, a raczej jego braku, bo mówimy o mrocznej stronie jeździectwa. Więc co? Chyba po prostu zacznijmy. Pastwiskowanie czy padokowanie jest to po prostu wypuszczanie konia na pastwisko czy też na padok. Te nazwy, no używa się ich naprzemiennie, nie jest to do końca poprawne, wiadomo, ale jeśli ktoś ma pastwisko i mówi, że wyrzuca konia na padok, to i tak wszyscy raczej zrozumieją, o co chodzi. Ja osobiście używam naprzemiennie tych nazw, więc jeżeli będziecie tutaj to słyszeć, to się nie zdziwcie, nie burzcie się w komentarzach, bo naprawdę ja to wiem. Tylko no tak mówię od zawsze i tyle, i o to chodzi. Wypuszczanie konia na pastwisko to jedna z najważniejszych rzeczy w chowie, w utrzymywaniu konia. Ale dlaczego jest aż tak ważne? No postaram się przywołać kilka przykładów, jest ich znacznie więcej, ale to takie najważniejsze rzeczy. Przede wszystkim jest to największe zbliżenie się konia do naturalnych form życia, nawiązywania relacji i tak dalej. Konie na pastwiskach tworzą jakieś stada, mogą się ruszać swobodnie, kiedy chcą, gdzie chcą, mogą nawiązywać różne relacje, mogą jeść, kiedy mają ochotę i żyć mniej więcej tak, jak żyły na wolności. Nie jest to oczywiście stwierdzenie w 100% zgodne z prawdą, ale jeśli by mówić o padokowaniu, o tym, co jest naturalne, a co nie, to już w ogóle by musiał powstać oddzielny odcinek. Kolejny bardzo ważny punkt, to o którym już wcześniej wspomniałam na chwilkę, to zapewnienie ruchu, który jest bardzo ważny w życiu konia. Kiedy koń może się swobodnie ruszać, to zyskuje na tym jego zdrowie, jego psychika, po prostu jest to dla niego zdecydowanie lepsze. Po trzecie, na dobrych pastwiskach mamy dostęp do trawy, ziół, owoców z jakichś krzewów czy drzewek, więc koń, kiedy musi uzupełnić jakiś niedobór, potrzebuje czegoś, to wystarczy, że pójdzie, znajdzie to sobie, zje i tyle. Więc konie pastwiskowane mają zdecydowanie mniej niedoborów, które później trzeba uzupełniać jakąś suplementacją. No a trawa to naturalna dla konia pasza objętościowa. Tam, gdzie konie żyją na wolności, to tam również trawę one pobierają praktycznie non-stop. Kolejnym pozytywnym aspektem jest polepszenie zdrowia psychicznego oraz fizycznego, kondycji konia. Często umięśnienie jest też również znacznie lepsze, jeżeli koń jest pastwiskowany, padokowany, tak samo jego równowaga. Psychika przede wszystkim, bo konie potrzebują ruchu oraz kontaktów towarzyskich w stadzie, żeby czuć się dobrze. Jeżeli są od tego odizolowane, to będzie podupadało ich zdrowie psychiczne. No i o tym też niezbyt często się wspomina, a również jest bardzo ważne, bo pastwiskowanie zapewnia poprawę działania systemu odpornościowego. Konie pastwiskowane rzadziej chorują, wzmacniają się ich ścięgna, mięśnie, kości, więc to jest taki kolejny dodatkowy aspekt. No dobra, przejdźmy do meritum. Dlaczego niektórzy ludzie nie wypuszczają swoich koni na padok czy pastwisko? Pierwszym chyba i najważniejszym aspektem jest ryzyko kontuzji, którego obawiają się właściciele koni. Fakt jest taki, że tak, konie mogą doznać kontuzji na pastwisku. I mogą jej doznać nawet w łatwy, dosyć dziwny sposób, który nie wpadłby nam w ogóle do głowy. Jeśli jednak zamkniemy konia w boksie, to mogą go na tyle rozsadzać emocje i energia, że większą krzywdę zrobi sobie w zamknięciu, niż byśmy go wypuścili na pastwisku. Dodatkowo, tak jak już mówiłam, poprzez ciągły ruch, poprzez ruch na różnych powierzchniach, końskie ścięgna, kości wzmacniają się, przez co łatwiej może koń doznać kontuzji właśnie nie wychodząc na pastwisko.
nawet jeśli trenuje sportowo i ma zapewnioną najlepszą opiekę. Chociaż ciężko mówić o najlepszej opiece, kiedy ktoś nie wypuszcza konia. Czasem też chodzi o jakąś utratę energii, czy takiej gorącej głowy, która jest przydatna na parkurach na przykład. Bo również fakt jest taki, że koń na pastwisku zwyczajnie uspokaja się i zdecydowanie pozytywnie wpływa to na jego zdolność relaksacji. Gorący temperament, taka chęć pójścia do przodu, bardzo rozsadanie energią może być przydatne na parkurach, ale nie wiem, czy powinno się to robić kosztem tego, że koń po prostu nie wychodzi. Nie są zaspokajane jego podstawowe potrzeby. Różni są ludzie, różnie mają podejścia, ale generalnie uważam, że niewypuszczanie koni na pastwisko zwykle jest efektem zwyczajnie egoizmu. Jakie są negatywne skutki trzymania konia tylko w boksie? I uwaga, tak jak już mówiłam, trzymanie konia tylko w boksie również daje duże ryzyko kontuzji. Moim zdaniem ryzyko kontuzji jest dość podobne i w boksie, i na pastwisku. Czyli nie musi się to wcale stać, ale jak najbardziej może. Po drugie, narowy. Konie w złym stanie psychicznym, konie, które rozsadza energia, konie, które nudzą się w boksie, będą łapały narowy. I co to jest? Na przykład tkanie, łykanie. To również są zachowania, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie konia. Nie jest to tylko oznaką złego stanu psychicznego, ale również może to skutkować złym zdrowiem fizycznym. Tkanie na przykład sprzyja przeciążaniu stawów oraz ścięgien. Narowy to generalnie nie jest coś pożądanego, ale bardzo łatwo to uzyskać, nie wypuszczając konia i zostawiając go tylko w boksie. Kolejnym negatywnym skutkiem jest zły stan psychiczny, a nawet depresja. I tak, konie również mogą mieć depresję, tak samo jak różne inne zwierzaki. I bardzo łatwo mogą się jej nabawić właśnie stojąc w boksie, nie mając kontaktu z innymi końmi. To jest prosta droga do pogorszenia znacznie stanu psychicznego konia. Czasem nawet do takiego stopnia, że nie będzie on miał chęci ani siły dosłownie na nic. A przyczyny takiego zachowania, takiego nastawienia konia, później szuka się w zupełnie innych miejscach niż się powinno. Czy to paszy, czy zbyt ciężkiego treningu, etc. Nie patrzy się zupełnie na to, że koń nie wychodzi i dlatego czuje się po prostu źle. Tak jak wychodzenie na pastwisko polepsza działanie systemu odpornościowego, tak niewychodzenie po prostu je pogarsza. Koń nie jest wtedy przystosowany do różnych warunków atmosferycznych, przez co kiedy one się zmieniają, na przykład jest w stajni trochę zimniej, czy wyjeżdżamy na zawody do jakiegoś innego kraju, gdzie jest trochę inna atmosfera cieplna, cieplno-zimna temperatura, to koń po prostu może to dużo ciężej znieść. Nadmiar energii, który może być wykorzystany naprawdę w przeróżne, nawet dramatyczne sposoby. Konie czasem próbują wyskakiwać przez boksy, właśnie wykształcają w sobie narowy, na treningach zaczynają uwalniać swoją frustrację, uwalniać energię, przez co zaczynają być one nieco niebezpieczne. No dobra, to teraz omówię kolejną rzecz, czyli kwatery. Czym są kwatery? Jest to według sceptyków pastwiskowania bezpieczniejsza alternatywa dla padokowania czy pastwiskowania. Są to różnej wielkości, choć zwykle są one, no, niewielkie, poletka, na które wypuszczane są konie, zazwyczaj pojedynczo. I co, możemy sobie myśleć, okej, zmniejszone ryzyko kontuzji, nie mają kontaktu z innym koniem, więc nie mogą się pokopać, mała powierzchnia, więc nie może, nie wiem, zrobić sobie czegoś groźnego. No i nadal się wtedy nie zaspokaja instynktu stadnego zwierzaka, co bardzo negatywnie wpływa na jego psychikę. Naprawdę konie potrzebują mieć kontakt z innym przedstawicielem swojego gatunku, inaczej siada im psycha. Dodatkowo jest to zwykle zbyt mały teren, żeby koń mógł się swobodnie ruszać, biegać tak jak ma ochotę, przez co kwaterowanie jest dosyć bezcelowym zabiegiem. Koń może sobie pochodzić, może kilka kroków fłuca czy galopu zrobić, a tak to generalnie taki o większy boks. I teraz omówię coś zupełnie innego, czyli wolny wybieg 24 godziny na dobę. Jest to najlepszy i najzdrowszy
obecnie znany chów koni, choć nadal budzi on niepewność oraz kontrowersje. Taki chów pozytywnie wpływa na odporność, daje dużą swobodę ruchu oraz kontaktów między różnymi końmi. Najlepiej, kiedy na takim wybiegu znajduje się wiata, pod którą koń może się schować, kiedy ma na to ochotę, na przykład kiedy pada deszcz, jest bardzo wietrznie i nie ma zbytnio chęci stać na takim gołym polu. Przygotowując taki wybieg, należy zadbać również o stały dostęp do paszy objętościowej, szczególnie w okresie zimowym, kiedy tej trawy nie ma i trzeba zastąpić ją sianem, stałym dostępem do siana. Również należy zadbać o stały dostęp do wody, czyli na przykład poidło automatyczne. No i pastwisko należy w wszelki możliwy sposób zabezpieczyć, usuwając z niego jakieś niebezpieczne przedmioty, usunąć trujące rośliny, żeby taki wybieg był po prostu bezpieczny. Osobiście sama bym chętnie z takiego chowu korzystała, jednak w mojej stajni nie jest to możliwe, ale wypuszczam Quantico na tak długo, jak się da. No i co? Teraz moja opinia na temat pastwiskowania, a raczej nie pastwiskowania. Osobiście uważam, że jako właściciele i użytkownicy koni powinniśmy dać im jak najlepsze, jak najbardziej zbliżone do naturalnych warunków. Jeździectwo nie jest naturalne i samo to jest odbieraniem koniom ich wolności, ale jeśli chcemy od tych koni coś brać, to powinniśmy też dać coś od siebie im, czyli na przykład właśnie dobre i godne warunki do życia, żeby to nie było takim czystym wykorzystywaniem i uprzedmiotowaniem konia. Dla ciekawych, istnieje naprawdę wiele badań i publikacji naukowych, które udowadniają pozytywny wpływ pastwiskowania na zdrowie psychiczne i fizyczne koni, nawet, a szczególnie tych sportowych, które staramy się jak najbardziej zabezpieczać przed wszelkimi kontuzjami. Takie badania, publikacje są łatwo dostępne w internecie, można też w wielu książkach wzmianki o tym znaleźć. Więc nie jest to wcale takie trudne, zachęcam do zapoznania się głębiej. No i standardowo zachęcam Was również do napisania swojego zdania na ten temat w komentarzach, oczywiście w kulturalny sposób, bo ja nie lubię tutaj gównoburz i tego typu spraw. Jest to bez sensu, bo można normalnie wyrazić swoje zdanie i podyskutować. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, buziaki i cześć!